Cześć! Mam dzisiaj dla was parę smutnych wiadomości. Otóż Unity ostatnio wprowadziło nowy regulamin swoich produktów. Zauważyłem, że ostatnio jest mega o tym głośno, więc postanowiłem nagrać odcinek wyjaśniający, co to się stanęło. No więc, zaczynamy! Pierwotnie Unity zaproponowało zmiany w zasadach korzystania z ich silnika, w tym wprowadzenie opłaty za instalację gry przez użytkownika. Zgodnie z pierwotnymi planami, twórcy mieliby płacić Unity 20 centów za każdą instalację gry, jeśli przychody z gry przekroczyły 200 tysięcy dolarów. To spowodowałoby duże problemy dla deweloperów, zwłaszcza tych oferujących gry free-to-play z dużą ilością instalacji. Nawet twórcy płatnych gier byliby obciążeni opłatami za każdą instalację, co stanowiłoby duże koszty, zwłaszcza przy częstych reinstalacjach. Wielu deweloperów, w tym twórcy gier, takich jak Among Us i inni, wyraziło swój sprzeciw obecnych zmian. Obawiali się, że takie rozwiązanie byłoby nadużywane przez złośliwych graczy, stanowiłoby zagrożenie dla ich modeli biznesowych. W wyniku gwałtownej reakcji branży, Unity zaczęło wycofywać się z niektórych kontrowersyjnych zmian. Pierwotnie planowano opłaty za każdą instalację, ale teraz wymagane będzie płacenie tylko za pierwszą instalację na danym urządzeniu. Mimo zagłoszenia niektórych warunków, deweloperzy wciąż mają obawy co do przyszłości. Obawa przed kolejnymi zmianami i brak zaufania do Unity skłania niektórych do rozważenia zmiany silnika. Wiele wskazuje na to, że sprawa może skończyć się w sądzie. Niektórzy deweloperzy rozważają pozwy zbiorowe lub przesiadkę na inne silniki, takie jak Unreal Engine. Deweloperzy rozważają przesiadkę na inne silniki, takie jak Godot lub Unreal Engine, które oferują pomoc finansową i stabilność warunków umowy. Wartość akcji Unity spadła znacząco w ostatnim czasie, co może być jednym z powodów prób wprowadzenia tych zmian, aby zadowolić inwestorów. Istnieją również kontrowersje wokół prezesa Unity, Johna Richelciego, związanego z wcześniejszymi kontrowersjami w innych firmach, takich jak Electronic Arts oraz podejrzeniami o Insider Trading, w związku z wprowadzeniem zmian w warunkach korzystania z silnika Unity. W efekcie tych zmian i kontrowersji wiele deweloperów rozważa przesiadkę na inne silniki lub podjęło już taką decyzję, co może wpłynąć na przyszłość Unity jako platformy dla tworzenia gier.